Dashboard. Na to, żeśmy się nie spotykali, tak mówiąc ogólnie, z prawnikiem przy kawie, więc nadszedł czas na ponowne spotkanie, tym razem trochę nietypowo, bo ani kawy nie ma, tak, ani to nie jest twoje biuro, czyli kancelaria. Oczywiście nasz przyjaciel, kolega, mecenas Miłosz Kościelniak, marszał. Cześć, witam Dashboard. I postanowiliśmy trochę zmienić naszą taką konwencję. A poza tym jeszcze parę słów wyjaśnienia. Nie dziwcie się, myśmy się nie rozstali, ani rozwodu żeśmy nie brali. Nie, nie, nie. Po prostu mało czasu. Każdy ma swoje zajęcia, tym bardziej Miłosz ma mnóstwo zajęć, 100 razy więcej niż ja. A tak, ja też doszedłem do wniosku, że w takich wyjaśnieniach twoich prawnych ja nie muszę asystować. Ty sobie doskonale, jak widzicie sami, jak wiecie, oglądacie program z Instytutu, Miłosz sobie doskonale daje radę sam, więc ja praktycznie tylko przy tym asystowałem. No więc zostajemy przy tym, że Miłosz takie zawiłości prawne wyjaśnia sam. Ale od czasu spotkamy się i dzisiaj jest taka fajna okazja, postanowiliśmy się spotkać na strzelnicy w Lublińcu, a generalnie mówiąc w Kochcicach. Tak. To jest nasza strzelnica, to znaczy była jakby własnością kiedyś Polskiego Związku Łowieckiego. Dalej jest. Zaznaczmy, dalej jest. W Częstochowie, ale powiedz trochę o szczegółach, bo myśmy ją budowali. Może tak, rzeczywiście parę słów do uzupełnienia. Faktycznie z Tadeuszem cały czas współpracujemy, w żaden sposób się nie pokłóciliśmy, wręcz przeciwnie, cały czas sobie nawzajem pomagamy, bo uważamy, że w łowiectwie bardzo ważne jest budowanie wspólnoty i kanał fundacji jest autonomiczny. Kanał fundacji to są rzeczywiście zagadnienia w głównej mierze prawne i takie bardzo praktyczne, natomiast z wielką przyjemnością oglądamy kanał Tadeusza, przyznam uczciwie nie tylko Tadeusza, oglądamy też Filipa, oglądamy Kamila, oczywiście, a nawet oczywiście Przemka Malca tak samo. Słuchajcie, wszystkich Was z tego miejsca pozdrawiamy. Uważamy, że w łowiectwie miejsce dla wszystkich youtuberów się znajdzie, bo my musimy budować wspólnotę. Wystarczy, że dzielą nas ci na górze. My sobie nawet, na dole. Słuchajcie, pojawiła się Diana. Jest Diana w łowisku. Zachęcam do oglądania kanału, nasza młoda koleżanka, która zaczęła też publikować filmy. Zajmuje się też ptakami, co jest bardzo znamy cenne. Się. Słuchajcie, my nie konkurujemy, my się uzupełniamy, także kto ma czas, niech obejrzy wszystko, a tutaj dzisiaj z Tadeuszem spotykamy się dlatego, że po pierwsze jest ładna pogoda, po drugie trzeba czasami wyjść na zewnątrz, bo samym prawem człowiek nie pożyje. Słuchajcie, mamy dzisiaj dla Was kilka kwestii, które chcieliśmy poruszyć, takich bardzo praktycznych. Pierwszą rzeczą, pewnie tutaj dostrzegacie, są atrybuty, które na prośbę Tadeusza dzisiaj tutaj się pojawiły. Słuchajcie, broń krótka. Broń krótka, za którą myśliwi mocno tęsknią i uważają, że powinna się nam przydać. Ja mam podobne zdanie. Słuchajcie, dlatego też dzisiaj wzięliśmy ze sobą trochę broni. Notabene. Konkretnie Miłosz wziął. No ja wziąłem, tak. To wszystko Miłosza są jedno. Część moich zabawek, tak. Słuchajcie, zgodnie z poziomem Tadeusza, ja sobie tu jeszcze wypnę magazynek, żeby nie było i sprawdzę. Jest ok, dobra. Słuchajcie, czy myśliwemu jest potrzebna broń? Powiedzmy szczerze, krótka, innej to nie ma. Szczerze mówiąc, nie jest niezbędna, ale na pewno by się przydała. Dlaczego? Z jednej strony jest to forma zabezpieczeństwa, kiedy jesteśmy sami w lesie, broń długa to nie do końca jest tak wygodna sprawa. Po drugie, coś, czego cały czas u nas nie możemy się doprosić pana ministra, żeby umożliwić nam dobijanie postrzałków, uśmiercanie postrzałków. Broń krótka w tym przypadku na pewno by się przydała. Ja sam osobiście ten rewolwer mam jeszcze jako broń myśliwską zarejestrowaną, bo to wtedy można było. I uważam, że to jest świetne rozwiązanie, kiedy miałbym podchodzić. Miłosz, wejdę ci w słowo. Powiedzmy formalnie jeszcze, bo czy w ogóle istnieje jakaś prawna możliwość w tej chwili skłucia? No, powiedz ty, jak to wygląda prawnie, bo chyba nie ma żadnej. Istnieje ogromny spór prawny, czy wolno uśmiercać, jak można uśmiercać postrzałka. Z jednej strony mamy przepisy tak zwanego regulaminu polowań, które nie przewidują w ogóle używania broni innej niż palna. Czyli białej, żadnej innej. Tak, mimo że ustawodawca taką furtkę pozostawił. Czyli gdyby minister chciał, to mógłby taką broń nam dopuścić. Natomiast na ten moment ministerstwo nie ma odwagi zmierzyć się z policją, a policja uważa, że każda broń to jest niebezpieczeństwo i dlatego na ten moment takiej szansy nie ma. Dlatego my musimy jako myśliwi korzystać z innych rozwiązań. I właśnie po to dzisiaj tu jesteśmy. Słuchajcie, jest taka możliwość. Ona troszkę wymaga wysiłku, troszeczkę też zaangażowania, ale ona jest naprawdę w naszym zasięgu. Chodzi o co? Otóż nie tak dawno znowelizowano ustawę o broni i amunicji. Dzisiaj najłatwiejszym sposobem nabycia broni krótkiej, i nie tylko broni krótkiej, jest pozwolenie na broń do celów sportowych.
Niestety kiedyś było najłatwiej mieć broń, mając pozwolenie do celów myśliwskich. To już jest teraz historia. Dlatego, że my cały czas zostaliśmy w tej epoce minionej, rok stażu, jakieś dodatkowe szkolenia, czyli generalnie czas, wysiłek, żeby ktoś ewentualnie ukształtował się jako przyszły myśliwy. Natomiast część z myśliwych wcale nie potrzebuje tego, bo nie do końca chce być myśliwym i nie chce polować, ale chciałaby mieć broń. I ja to szanuję, mi się podoba, jak ktoś mówi do mnie szczerze, słuchaj, chcę mieć broń i to mnie nie tyle interesuje. I dzisiaj najłatwiej jest to zrobić poprzez broń sportową. W tym celu, uwaga, nowelizacja, o której mówię, daje możliwość ubiegania się o broń sportową po uzyskaniu tam patentu i wstąpieniu do Polskiego Związku Strzelstwa Sportowego, co nie jest dzisiaj skomplikowane, wystarczy zdać egzamin i wtedy już się jest zwolnionym z egzaminów na policji. I cały ten okres stażu kandydackiego, że tak powiem w cudzysłowie, jeżeli chodzi o broń sportową, to jest zaledwie miesiąc. Czyli słuchajcie, zapisujecie się do dowolnego klubu, po miesiącu możecie przystąpić do egzaminu. Egzamin jest bardzo prosty, on obejmuje serię zamkniętych pytań, których cała baza jest... Gdzie się odbywa ten egzamin generalnie? Na przykład tutaj. Ja Wam mogę serdecznie polecić strzelnicę naszego kolegi. To jest ta strzelnica, o której mu powiedziałeś, że kiedyś była Polskiego Związku Łowieckiego. Ona rzeczywiście dalej jest własnością PZL, ale jest w dzierżawie. Klub KS Jura, którego też jestem członkiem, takie egzaminy robi dość często. Mniej więcej co 2-3 miesiące są taka możliwość tutaj jest. Posłuchajcie, jest to fenomenalne rozwiązanie. Czyli wszystko na miejscu zrobisz. Tak, badania tu robisz. Wszystkie badania robisz na miejscu. Taką, chłopaki mają taką fajną formułę. To szybko jest na miejscu psycholog. Cała ta zabawa, jak pamiętam, trwała w moim przypadku, wtedy były jeszcze 3 miesiące stażu, ale to oprócz tego stażu egzamin, badania, nie wiem, to była łącznie kwestia kilku godzin. A egzaminy naprawdę nie są jakoś bardzo trudne. Ja poświęciłem kilka godzin, żeby te pytania sobie przyswoić. No wiadomo, one są głównie z prawa, więc jest to, mi było troszkę łatwiej, ale naprawdę nie jest to nic specjalnie skomplikowanego. Jest też egzamin strzelecki, żeby była jasność, ale tutaj akurat jeżeli chodzi o strzelnicę, to kandydat, który ubiega się o to członkostwo, że tak powiem, o patenty, tu ma w pakiecie pewien trening strzelecki, akurat Marka tu nie widzę, bo jest na stanowisku, ale pod jego okiem, instruktorze. Ale pod jego okiem nawet największy, za przeproszeniem, antytalent strzelecki jest w stanie zrobić wynik, który pozwoli mu na broń. I teraz słuchajcie, mając taki egzamin, mówię to przede wszystkim, te nasze przesłanka skieruje do dwóch grup osób. Do tych, którzy ubiegają się o pozwolenie na broń do celów łowieckich, czyli kandydatów do PZL. Słuchajcie, wy macie aktualne badania. W takim przypadku aż się prosi, żeby przy okazji nauki do egzaminu na PZL, na myśliwego, za tak jak powiem w cudzysłowie, zrobić sobie też ten sam egzamin tutaj w PZSS-ie i mieć możliwość rozszerzenia swojego pozwolenia. W ramach tych samych badań zrobić sobie i myśliwską, i sportową, i kolekcjonerską, bo tutaj klub też o to samo oferuje. I tak naprawdę w moim przypadku ja mam dzisiaj pozwolenie, nie wiem, na 30 jednostek, czy tam 35, już nie pamiętam dokładnie. Ale to wcale nie jest dobry pomysł, bo muszę jeździć gdziekolwiek. Jak gdzieś jeżdżę, to nie biorę promes, bo mnie to bardzo kusi. Wiecie, tyle broni jest fajnej na rynku dzisiaj, że aż się prosi, ja celowo nie wożę promes, żeby nie kupować. No ale słuchajcie, tak czy inaczej, jest to bardzo prosta formuła. Słuchajcie, każdy może to zrobić i przy okazji tych jednych badań zrobić sobie dosłownie ogromne pozwolenie, o jakim sam myśliwy potem może poważyć. I te same słowa kieruję do osób, które zamierzają sobie rozszerzyć decyzję, a muszą robić w tym celu badania. Jak robicie badania, to aż się prosi, żeby to wykorzystać. Ten miesięczny okres karencji, żeby do egzaminu przystąpić, to naprawdę nie jest skomplikowana sprawa. I wtedy kupujcie sobie takie wszystkie zabawki. Co ciekawego, broń do celów sportowych można nosić załadowaną. O tym, że to jest popularne, świadczy przykład pana ministra Ziobry. Pamiętacie, jak tam tak, podjało mu kapotkę? Okazało się, że facet... Słuchajcie, ale to wcale nie jest głupie. Facet po prostu ma broń, nosi ją i się tylko nie... Zgodnie z prawem. I się nie kryje. I powiem wam, że to mnie też skłoniło do zakupu tej zabawki. Skoro minister może nosić, to czemu ja nie mogę? A już wam tłumaczę. Słuchajcie, jeżeli się ktoś zdecyduje, broń sportową możecie nosić załadowaną. Tak jak broń bojową. To jest fenomen, ponieważ my myśliwską możemy nosić tylko w futerale poza polowaniem, a sportowiec może tą samą broń, znaczy jakąś inną, ale broń, nosić normalnie cały czas gotową. Także to jest fajna rzecz. I teraz tak, gdybyście się decydowali na broń potem już na swoje potrzeby, do strzelania, do tarczy, to jakiś tam delikatny kaliberek, albo taki nawet uniwersalny, jak to 9. Słuchajcie, ja tutaj przyniosłem parę sztuk amunicji, żebyście zobaczyli różnicę. O, tu mamy 9, najpopularniejsze obecnie. Tu mamy
pocisk do rewolweru, gdybym miał wybierać broń do dochodzenia postrzałków, to byłby na pewno rewolwer, dlatego że jest on absolutnie bezawaryjny i w razie jakiegoś niewypału po prostu czynicie drugi raz za spust. Zaznaczam, w Polsce póki co formalnie nie wolno takiej broni do dochodzenia postrzałków używać, chociaż, uwaga, można ją użyć do uśmiercania w trybie ustawy o ochronie zwierząt. Osoba uprawniona do posiadania broni może bez ograniczeń taką broń użyć, żeby uśmiercić ranne czy wypadkowe zwierzę. Mówię o warunkach z artykułu 33 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt. To tak pokrótce, kiedy zwierzę jest w stanie agonalnym i wymaga dobicia. I wtedy. Czyli mówimy też o wypadkach drogowych, tak? Głównie o wypadkach drogowych. Natomiast nie zupełnie mówimy tutaj o przypadkach, kiedy trzeba postrzałka uśmiercić. To bym był ostrożny, bo tam to jest polowanie. Tu macie dla porównania pistolet typowy kaliber, najpopularniejszy 9. Dzisiaj zobaczcie, tutaj jest kulka do niego. Dość uniwersalna broń. Akurat to jest CZ-ka, Shadowka 1, ona jest bezawaryjna, ja ją sobie bardzo chwalę, chociaż jest to broń duża, dość ciężka, no na pewno nie jest to rzecz, którą można sobie nosić przy pasku jak minister. I to jest moja najnowsza zabawka. Przepiękny pistolet, wzorowany na Walterze PPK, z ładną inkrustacją, właściwie ornamentem. Bardzo fajny, fajna broń do celów sportowych. Tej bym nie używał do strzeliwania postrzałków, bo zobaczcie, pocisk, no nie ma po co porównywać, o, jak to wygląda. Natomiast jest to super sprawa, żeby sobie... Powiedzmy po kolei. 9. Tak. Obok masz 38 rewolwer. Specjal, to jest tak, przy czym 38 specjal jest wymienny z kalibrem 357 Magnum i w takim wypadku zdecydowanie ten Magnum do strzelania jest lepszy niż taki malutki kaliberek delikatny do strzelań tarczowych. No i tutaj typowy kaliberek do sportu, chociaż jeżeli chodzi o zatrzymanie napastnika, to będzie w większości wypadków zupełnie wystarczające, a przynajmniej nie zagraża, że kogoś zabijecie, więc i prokurator, że tak powiem, mniej się będzie was czepiał. A powiedz mi jeszcze, bo to też chcę zapytać, jaka jest różnica, to znaczy tak, broń sportowa, ale czy to jest jednoznacznie z bronią do ochrony osobistej? Nie, nie, ale każdą broń, którą legalnie posiadasz, możesz użyć do samoobrony. Oczywiście nie możesz z taką bronią chodzić, jako ochroniarz się zatrudnić i używać jej w tym celu. Zawodowo, jakby powiedzieć. Tak, ale jeżeli chodzi o to, że ktoś cię może napaść czy zaatakować, jak najbardziej możesz tej broni legalnie użyć. Co prawda w Polsce jest taka trochę, jakby podejście organów ścigania na szczęście się zmienia, ale jest takie trochę niekorzystne dla nas. Niemniej jednak coraz częściej słyszymy, że jeżeli ktoś postrzelił napastnika, to wyszedł z tego bez żadnych konsekwencji prawnych. Także docelowo bardzo nas tutaj, ja myślę, że Tadeusza również cieszy to, że rośnie liczba użytkowników broni legalnej. Dlatego, że słuchajcie, tej fali potem już rząd nie powstrzyma. I ja tutaj jestem dość często na strzelnicy i widzę, jakie są tłumy. Świetnie, to jest po prostu doskonała wiadomość. Bo im więcej broni wśród ludzi, tym tak zwana hoplofobia mniejsza. Tym więcej ludzi się oswajają, że to nie jest jakiś tam ewenement niebezpieczny, na który należy przeżegnać się i trzy razy przez lewe ramię splunąć, tylko to jest rzecz, którą każdy może swobodnie mieć. Wiesz, warto też, to jest nadzieja, że zmieni się ta mentalność, bo w tej chwili my jesteśmy traktowani jak małe dzieci, dosłownie, ja tak się czuję, i nam nic nie wolno, bo w naszych rękach cokolwiek, nóż, kusza, o kuszy też powiemy, to jest niebezpieczne. My możemy kogoś zabić, zranić, bo my mamy po 12 lat wszyscy. Dlatego, a my jesteśmy pełnoprawnymi obywatelami. I dlatego tutaj jako fundacja będziemy podejmowali inicjatywy kolejne, żeby zwiększyć broń, dostęp do broni. Mamy też pewien projekt w głowie, który chcemy zrealizować, ale na razie się z tym niespecjalnie, że tak powiem, wychodzimy naprzód, dlatego że przed nami są wybory. I bądźmy realistami, do czasu wyborów, do rozstrzygnięcia na pewno żadnych zmian nie będzie. A może być różnie po wyborach? Może, na pewno po wyborach będzie jakaś modyfikacja i myślę, że to i ustawy prawo łowieckie, a może i innych ustaw. Oczywiście zależy od tego, kto do władzy dojdzie. I tutaj słuchajcie, z naszej strony ważna informacja. Jako fundacja mamy już przygotowany pakiet pytań do przyszłych sztabów wyborczych i do kandydatów na parlamentarzystów. Roześlemy to i będziemy to konsekwentnie przedstawiali i omawiali. Tam będą pytania takie, które nas najbardziej nurtują, czyli zmiana ustawy o broni i amunicji, kwestia dzieci na polowaniach. To jest konkrety. Tak, zapytamy wprost. Czy możemy na was liczyć? Czy macie tutaj zamiar wprowadzenia zmian dla myśliwych korzystnych? Broń krótka, dzieci, tłumiki, czyli to wszystko, co nam jest po prostu potrzebne.
rzeczy. Natomiast mamy też, że oczywiście pojawia się problem samorządności Polskiego Związku Łowieckiego, kwestii zmian organizacyjnych, bo pewnie z tym się musimy liczyć. O tym też, jakby oczywiście, jak spotkaliśmy się z Miłoszem tutaj na parkingu, to też zawsze jest pytanie, o czym dzisiaj rozmawiamy, bo akurat tak się złożyło teraz, że nie było żadnych ustaleń. Po prostu spontanicznie spotykamy się, godzina czwarta, Miłosz o trzeciej zadzwonił, o czwartej na szczelnicy jesteśmy, rozmawiamy. Ale ja poprosiłem Miłosza, ponieważ wszystkich nas to interesuje, nurtuje. Jak to wygląda, w ogóle jaka jest przyszłość tego naszego łowiectwa i to całe zamieszanie, które w tej chwili panuje między Naczelną Radą Łowiecką a Zarządem Głównym. I czy w ogóle my mamy jakieś perspektywy? No jakie my mamy perspektywy? Co dalej z tym łowiectwem? Miłosz, jakie jest twoje zdanie w ogóle? Znaczy, twoim zdaniem, jakie reformy byłyby wymagane, żebyśmy mieli jakąkolwiek samorządność? Nie wiem, czy to już zauważyłeś, ale odkąd się spotykamy, jak ten cykl nagrywaliśmy jeszcze pierwsze odcinki, to dosłownie to samo pytanie padało, czyli co będzie, co w tej sytuacji się spodziewać i ciągle nie mamy odpowiedzi. Mija 2 lata czy więcej takiego permanentnego konfliktu pomiędzy Naczelną Radą, a dzisiaj już jest absolutnie między Naczelną Radą a Zarządem Głównym i dalej nic nie wiemy. Wiecie co, ja może jestem tutaj trochę sceptyczny, spodziewam się, tak realnie mówię teraz, spodziewam się jakichś zmian po wyborach. Dzisiejsza sytuacja jest absolutnie nieakceptowalna. To nie może być tak, że dwa główne organy PZDU toczą ze sobą wojnę, nie podają sobie ręki. Ja nie będę rozstrzygał, kto ma rację. Bo naprawdę trudno rozstrzygnąć. Będzie argumentów tyle samo miała jedna grupa, jak i druga. Ja może tutaj się okażę trochę koniunkturalistą w tym znaczeniu, ale mnie się nie do końca podoba wojowanie z ministrem. A dzisiaj mam taką obserwację, mam wrażenie, że tutaj raczej po stronie Naczelnej Rady jest pałeczka, że próbuje się pokazać ministrowi, że my tu będziemy sami decydowali. Słuchajcie, ja przejrzałem sobie historię Polskiego Związku Łowieckiego właściwie od początku, a potem już ze szczególnym uwzględnieniem tego PZDU jako zrzeszenia, czyli od lat 50. To nigdy nie to, od tego czasu nie było w pełni samorządne zrzeszenie. My się tutaj nie łudźmy, to nieprawda, że wtedy nagle byliśmy samorządni. Nie, demokracja w Polskim Związku Łowieckim zawsze była demokracją kontrolowaną. A słuchaj, przecież wydałeś taką książkę parę lat temu, wspomnij o niej. Akurat to mówisz chyba o tym artykule, tak? Czy o historii PZDU, bo jest, zależy. O historii, ja Dzieje łowiectwa, ochrona przyrody w Polsce i tam analizowałem to zagadnienie, ale jeszcze bardziej w książce, którą miałem okazję, w rozdziale książki, którą dla IPN-u pisałem, właśnie o transformacji Polskiego Związku Łowieckiego. I powiedzmy sobie jasno, Polski Związek Łowiecki od lat 50. był bardzo mocno z ośrodkiem władzy powiązany. Albo personalnie, albo w sposób może mniej wyrazisty. Ale to nie była demokracja, którą moglibyśmy nazwać w czystym wydaniu. Powiem więcej, ja miałem okazję jeszcze zasiadać w Okręgowej Radzie Łowieckiej, chyba już w ostatniej kadencji, bo potem ją rozwiązano. W Częstochowie. Tak. I powiem szczerze, tam również nie było pełnej demokracji, a wynikało to z przepisów statutu PZDU, które zakładały, że wybór łowczego krajowego, okręgowego następuje w uzgodnieniu z ustępującym łowczym krajowym. Także słuchajcie, nie mamcie mi oczu i Tadeuszowi i wszystkim naszym obserwatorom, że my nagle żądamy demokracji. Jakiej demokracji? Takiej kontrolowanej czy takiej prawdziwej? Ja mówiłem to samo, nigdy jej nie było. Bo jeżeli chcemy prawdziwą demokrację, to zobaczmy, słuchajcie koledzy, jaka jest sytuacja. Bardzo prosta. Demokracja jest w kołach łowieckich, tak? No raczej nie, nawet powiedziałbym, nawet niekontrolowana. Nawet jest. I powiedzcie mi, jak to się dzieje, że po wyborach natychmiast są setki telefonów, jakich to mamy złych łowczych, złych prezesów. No teoretycznie wybraliśmy najlepszych z nas. No to zaraz, to najlepszych z nas i takie awantury? To samo zobaczcie zjazdy okręgowe, potem Naczelna Rada Łowiecka, wybory do tych organów były w zasadzie demokratyczne. Ja powiem wprost, dla mnie ta walka o demokrację, którą dzisiaj się głosi, te postulaty, to nie do końca wydaje mi się prawdziwa. To raczej chodzi o to, żeby wrócić do władzy, czy też przyjść się utrzymać, tak jak to proponowano. Ja nie wiem, jaki jest najlepszy model. Ale ja ci powiem z mojego punktu widzenia. Na przykład, tak szczerze mówiąc, ja mam w nosie, czy jest Naczelna Rada Łowiecka, czy jest jakiś zarząd. Ja po prostu chcę jako obywatel polować i móc polować. I mnie interesują jasne, klarowne przepisy. I coraz więcej ludzi, dlatego że sam Miłosz najlepiej wiesz, najwięcej dzieje się na poziomach kół, na poziomach po prostu lokalnym. I ja cały czas wracam do idei powiatów. Nie wiem, jak ty się do tego odnosisz. Czy nie byłoby dobrze na przykład wrócić do powiatowych rad takich prawdziwych, gdzie jest kilka kół, które się w jakiś sposób tam integrują, działają, jest jakiś urzędnik w starostwie
Czy nie byłby to jakiś też model? No, to jest tylko taka moja sugestia jakaś. Pytanie jest takie, czy w ogóle ta nadbudowa nad kołami jest nam do czegoś potrzebna? O tym mówię. W ogóle, a ty mówisz o powiatach, że chcesz przenieść na inny poziom. A ja się pytam, czy w ogóle nam jest to potrzebne? A ja uważam, że jest potrzebne. Do czego? Dlatego, że wiesz, na przykład to taki wspólnych działań. Ale to nam, do tego nie potrzebujemy żadnych organów. Możemy się zebrać i to ale zrobić. Ja mówię, słuchaj, ja mówię o organie zupełnie społecznym. Ale okej, natomiast ty mówisz o organie związku. A ja się pytam tak, czy nam w ogóle organy związkowe są potrzebne? W ogóle związek jest potrzebny. Ja bym może tak daleko nie szedł, bo jednak mamy pewną tradycję. Oczywiście można rozważać, czy to jest najlepszy model, czy gorszy, czy słabszy. Nie wiem. Ale jakby to działało według ciebie wtedy? Słuchaj, a do czego nam zjazdy okręgowe dzisiaj są? Do niczego. A do czego jest zjazd krajowy? To samo. W ogóle zjazd krajowy to taką dał, słuchajcie, ten pseudo zjazd, który był ostatnio. Tak. To jest dla mnie, słuchajcie, naprawdę rozważam, czy te osoby nie powinny być do odpowiedzialności pociągnięte. Mam tutaj na myśli w szczególności głosowanie nad tym nowym statutem. Nie chodzi mi o to, że mieli prawo głosować czy nie, ale jeżeli ktoś mówi, że my nie jesteśmy od tego, żeby go znać, tylko żeby go zmieniać, tylko żeby go głosować. Bo słuchajcie, dodajmy, że on nigdzie nie był opublikowany. Projekty tego statutu nigdzie nie mogli, nie mogliście się nigdzie, znaczy nie mogliśmy się jako myśliwi zapoznać ze zmianami. Jako prawnik powiem tak, żeby dać prawo głosowania nad statutem, najpierw powinien być egzamin z jego znajomości. Rozdajemy testy, pokazujemy, że kto go zda, czyli zna na przykład 90% tych przepisów, to te osoby głosują, a nie osoby, które przyszły i go nigdy nie czytały. No przecież to jest skandal. Jeszcze głosują nad zmianami. O których na szczęście, bo wiadomo, że i tak nie, ten statut nie zostanie przyjęty, bo minister zapowiedział, że go na pewno nie zaakceptuje. Ale słuchajcie, były takie prośby, nawet to Miłosz też o tym pisał, że przede wszystkim no zawsze są tak zwane konsultacje, ale tu nie było żadnej konsultacji. Ktoś sobie wymyślił jakieś zmiany w statucie i było głosowanie, a nawet nie wiem, czy ty to opisywałeś, że był fakt nad pewnym, to było chyba w regulaminie pracy psów, tak a propos, że głosowano do tak zwanego skutku. No to jeszcze inaczej. Ale wiecie co? Przede wszystkim my wypełniamy dwa zasadnicze błędy. Pierwszy błąd to taki, że chcemy zmieniać ludzi, a nie model. Bo ciągle nam coś nie wychodzi. Mówimy, a to zmienimy, zmusimy ludzi do tego, żeby robić tak, jak myśmy wymyślili. Słuchajcie, na tym nie polega tworzenie prawa. Prawo się tworzy tak, żeby ludzie chcieli je przestrzegać, żeby robili to mechanicznie, samoistnie, a nie systemem kar. Więc to jest pierwsza rzecz. A druga, która absolutnie dominuje w polskim związku łowieckim, to jest błędne utożsamianie interesu łowiectwa ze swoim własnym. I ja mam nieodparte wrażenie, że tworząc przepisy, osoby, które to robią, najpierw myślą, czy ten przepis jest dla nich fizycznie korzystny i dla ich koła, i dopiero kiedy ta weryfikacja wypada pozytywnie, to oni akceptują albo nie. Albo znaczy akceptują. Natomiast nikt nie myśli, że tak naprawdę w wielu przypadkach trzeba ustąpić z własnego interesu, żeby w ogólnym rozrachunku było dobrze. Zobaczcie, prosty przykład, ciągle nierozwiązany, to jest problematyka myśliwych lokalnych. Czy oni powinni mieć jakieś priorytety w przyjmowaniu do kół miejscowych? Czy powinni być w jakiś sposób zachęcane koła, żeby ich przyjmować? I tak naprawdę to leży. To leży i kwiczy. Był wprowadzony przepis, że ci miejscowi mają pierwszeństwo. Przepis totalnie martwy. Wszyscy wiedzą, że jest martwy i nikt z tym nic nie robi. Ja nie wiem, czy ten przepis jest szczęśliwy. Ale jednak myśliwy lokalny jest myśliwym bardzo wartościowym. Ja powiem wprost. Słuchajcie, teraz przerywamy na chwilę i teraz zajmiemy się tak zwaną stroną trochę praktyczną tego. Do dyskusji wrócimy. No ale teraz trochę praktyki, bo po to, żeśmy się tutaj głównie też spotkali. Miłosz, powiedz, od czego zaczniemy? W ogóle zresztą powiedz, co dzisiaj pokażesz. Słuchajcie, często ta broń krótka, kiedy wraca w naszych myślach, ona jest takim dla wielu osób takim trochę marzeniem. Wielu osobom się wydaje, że to jest bardzo fajne, wezmą pistolet, będą super celnie strzelali. Pójdziemy trochę, postrzelamy. Ja nie czuję się dobrym strzelcem, jeżeli chodzi o broń krótką. Może nie najgorszym, ale nie aż takim super. Zobaczymy, ja pokażę wam, jak się strzela. Spróbujesz swoich sił? Strzelałeś kiedyś z broń krótkiej? Nigdy nie strzelałem. No to mamy po drugiej stronie amatora, który będzie miał okazję też swoich sił zobaczyć. No i słuchajcie, to będzie też fajny przykład. Na taki, który właśnie, czy taki amator, jakim jest teraz Tadeusz, całkowita byłby w stanie bronią krótką w miarę sprawnie się posługiwać. Powiedz jeszcze dystanse, generalnie na jakich dystansach się strzela? Dystanse sportowe to jest 25 metrów, ale ja takiego tutaj nie przewiduję. Ja myślę, że maksymalny dystans to jest około 15 metrów. No, nie potrzebujemy dostrzeliwać postrzałka z takiej dużej odległości, chyba jak jest 25 metrów. Zresztą to jest dystans dla osób doświadczonych. Natomiast jeżeli jesteś początkujący, jak mówisz, ja myślę, że 15 metrów to jest to, co powinno ci wystarczyć, żebyś zobaczył, czy dasz radę.
To teraz się przenosimy już na strzelnicę. Od razu mówię, jestem też jako instruktor strzelectwa, także mogę i mam prowadzący strzelanie, więc robimy to na legalu, żeby ktoś nie przepił się, bo mam kiedyś takie obserwacje, miałem po jednym z tych filmików, że nasi ludzie obserwujący nas, to w pierwszej kolejności najchętniej się udzielają wtedy, kiedy mogą komuś coś dopiec. To zawsze, to jest reguła. Słuchajcie, ja tutaj wracam do naszych hit Sokratesa, jak nie masz nic do mądrego, miłego, do poezji, to po prostu zamilcz. Nie, nawet kiedyś ktoś napisał, tak a propos mojej fryzury, że powinienem się obciąć, bo to nie wypada. Ale tak, ja mam zadałem pytanie, ale co wypada? Kto narzuca jakieś takie standardy, że coś wypada, a co nie? Ale po prostu chcemy, nasze założenie tutejszego filmu też tego jest takie, że my chcemy tworzyć wspólnotę, więc oczekujemy głosów, które nie będą polegały na krytykowaniu, tylko jest fajnie. Podpowiedziach albo propozycjach na zasadzie zróbmy coś jeszcze innego, tylko że wtedy oczekujemy, że taka osoba powie, ja chętnie się to włączę. Zaznaczamy, że ja będę pod okiem instruktora. Tak, robimy to w pełni na legalu. Podkreślamy. Więc ruszamy na strzelnicę, to... Przenosimy się za chwilę. Tak. Trzymaj się kulki. Dobra. Posłuchajcie, zaczynamy od sprawdzenia, jak sobie radzimy z dostrzewaniem postrzałka, gdyby w Polsce było dozwolone. Naszym celem będzie tutaj widoczny dzik. On już nie ucieka, on jest ciężko ranny, więc czeka, żebyśmy go mogli dobić. Tym razem spróbujemy zmierzyć się używając pistoletu. Dystans nie będzie sportowy, to będzie około 10 metrów, tak policzyliśmy. I co? Ładujemy naboje do magazynka, potem odciągamy i spuszczamy, tak żeby wprowadzić do komory nabojowej tu i strzelamy. Bezpiecznik, tak? Bezpiecznik jest tutaj, on będzie w takiej pozycji zabezpieczony, w takiej pozycji odbezpieczony. No i co? Spróbuj załadować. Czyli, nie, to ty mi pokaż pierwszy, bo ja tego nigdy nie robiłem. Dobra. To jest zresztą też fajny wniosek do Polskiego Związku Łowieckiego, że warto byłoby rozszerzyć szkolenie, jeżeli chodzi o nowo wstępujących, przynajmniej o podstawy broni krótkiej, bo to był jeden z argumentów policji, bo myśliwi nie umieją strzelać. Nie umieją, bo nie trenują, a nie trenują, bo nie mogą. I... Słuchajcie, ładujemy do magazynka, tutaj założę tylko kilka naboi, bo... I tu nie ma żadnych ograniczeń. Tyle, ile masz pojemności magazynka, możesz załadować, sportowo, tak? Możesz. Sportowo, to nie polowanie. Tak. I to samo do dostrzegania podstrzałka, też nie musisz się tym przejmować. Ja się pytam jak laik. Co prawda ja zakładam naboje, które nie powinno się używać do dostrzegania podstrzałka, bo to są pewno płaszczowe. No ale w naszym przypadku tak po prostu będzie nam wygodniej. Magazynek mieści 17 naboi, my tu założymy znacznie mniej, bo takiej potrzeby aż nie ma dużej. Ciekawe czy trafię. Dobra, Tadeusz ja za kamerę. Powiedz trochę o postawie, jaką przyjmujemy. No nie, słuchajcie, ja się nie czuję na siłach, jakbyś nie jestem instruktorem super w tym zakresie. Dla mnie, na przykład, dla mnie jako... Dla ciebie podstawowa informacja. Mniej więcej nogi, tak jak naturalnie, lekki przechył do przodu. Dwa palce tutaj, widzisz, w ten sposób wskazujesz sobie drugim palcem numerek broni i to jest wszystko. W tym momencie jest broń gotowa do strzału i nasz dzik czeka na swoją kolej. Gotowe. Chodź, zobaczymy. Widzisz, dwa strzały skrewiłem, bo za szybko strzeliłem, ale większość zmieściła się w miarę dobrze i ten dzik już by uśmiercony był na pewno. Oczywiście jakbym się przyłożył, byłoby lepszy wynik, tutaj chciałem bardziej tylko pokazać. Już teraz ty się sprawdzisz. Proponuję, żebyś załadował 5 kulkami, masz na razie magazynek. Proszę cię bardzo. Twój cel to jest dzik, strzelasz za ucho w 7. Może ci pomogę. Tak, naciśnij tutaj. No. Aha, czyli tak. Przodu, i wsuwasz tak? Go. Od przodu. Okay. Czyli tak. I do tyłu. Tak jest. Kolejny. Tak. Czyli generalnie tu z przodu trzeba, żeby. Od przodu, tak. To wycięcie pocisk tak. Przed. Tak. Słuchajcie, Tadeusz jest, tak jak mówił, kompletnym amatorem, więc proszę się pierwszy nie dziwić. Raz. Naprawdę pierwszy raz. A jeszcze jak mu patrzy się na ręce, to się bardziej krępuje. Zjeżdża mi trochę. Tak, dobrze. Trzeba jednym palcem wcisnąć, żeby ten drugi kolejny pocisk. Dobra. Jest. Posłuchaj, no to chodź, teraz stań na tym. Ja może przejdę na twoje miejsce, dobra. Bo chcę widzieć to wszystko. Teraz ładujemy. Tak. Teraz. W tym momencie masz broń przygotowaną do strzału. Znaczy jeszcze nie jest przygotowana. Jeszcze musisz opuścić. O. Tak. Teraz. I nabój jest już wprowadzony, dobrze. Także teraz już daleko ręce od spustu. Tak. Tak jest. Przymierz teraz dwóch rąk, proponuję, żebyś strzelał.
Przemierz sobie. Muszka, szczerbinka, tak jak normalnie. Ja się odsunę, bo tu będzie wyrzutnik troszeczkę do mnie strzelał. Czyli strzelam za ucho. Za ucho. I teraz broń już jest gotowa do strzału. Tak, jak jest, jak będziesz gotowy, strzelaj. No, jestem gotów. Gotowe? 5 strzałów było, dobra, tylko nie ruszaj, to się samo. To jest, celowo Ci pokazuje, że jest pusta komora, dlatego zostaje w tylnym położeniu. Ja teraz wypnę, chodź, zobaczymy. Według mnie, to są chyba tutaj te. Raz, dwa, trzy, tutaj i tutaj. No, a tam popatrz, jak Ty trafiłeś chyba, tam pocisk, pocisk, tak? Tak, tak. No to ile trafiłem na 5, 4? Proszę. Tak. Który, czekaj, który według Ciebie? No ósemka była najbliżej, tego, gdzie celowałeś. No muszę Ci to już powiedzieć, że jak widzisz, nie jest to proste. Nie. Ale to słuchajcie, nie koniec jeszcze naszej zabawy. Odkładamy broń 9, zaczniemy strzelać, teraz serię zrobimy z czegoś innego. Teraz słuchajcie, Tadeusz i ja też spróbuję. Będziemy strzelali z rewolweru. Amunicja taka bardziej strzelnicowa, 38. Na kaburę. Tak, poproszę, przytrzymaj jeszcze rewolwer. Ja sobie przygotuję parę pocisków, naboi. Tu jest iglica w takim położeniu, że to jest bezpieczne, bo nie jest wyciągnięta. Tak, tutaj nie ma możliwości, żeby coś się stało. Bardzo bezpieczna konstrukcja, nawet do noszenia takie na bieżąco. Nie, my tak czasami zerkamy do kamery, ale tak nam słońce w oczy świeci, tak, że korzystamy nie z pogodą. Widzimy, nawet mamy duży monitor, ale się nie widzimy. Tak, słuchajcie, zobaczcie, tutaj jest prosto, magazynek jest bębenkowy. Tutaj wkładamy tak, tak. Słuchajcie, już broń jest przygotowana do strzału, w bębenku jest 6 pocisków, 38 specjal i spróbujemy tego samego dzika, który nam wcześniej uciekł. Broń jest z systemu double action, odciągniemy sobie kurek, żeby nam było wygodniej strzelać do pierwszego strzału. Dobra, komplet. Chodź, zobaczymy, czy ten dzik żyje, czy nie żyje. Jak widzisz, całkiem dobry wynik. 9, 10, 10, 10, 1 dziewiątka jeszcze tutaj na granicy. Czyli ten dzik na pewno by został. Zasłaniamy i za chwilę spróbujesz swoich sił. To jest rewolwer, jak powiedziałem, systemu double action, pusta komora. To znaczy, że możesz sobie ułatwić strzelenie poprzez naciągnięcie. Wtedy jest o połowę albo nawet więcej mniejszy opór przy strzelaniu. To jest jakby przyspiesznik. Nie, to jest raczej tak, bo tutaj jest, możesz napiąć i strzelić. On wtedy przesunie Ci i strzeli, ale to wymaga większego oporu. Ale możesz też sobie ułatwić i wtedy, no możesz nawet przyspiesznikiem. Czyli za każdym razem, jakby trzeba tak. Ja Ci to proponuję, żebyś robił, bo to jest, chcemy sprawdzić Twoją umiejętność strzelania. I generalnie gdzie celuję? No teraz w dziesiątkę. Wszystko jest zaklejone, więc możesz śmiało. Tak to wygląda. Dla mnie całkowitego amatora. Zamykamy, tak? Tak, proponuję, żebyś stanął dokładnie przed tarczą. Ja się też znowu przesunę. Teraz zamykam, tak? Zamykasz. Tutaj nie ma żadnego zabezpieczenia dodatkowego. I naciągam? Okay. Naciągasz, to Ci będzie wtedy łatwiej strzelić, dokładnie. I też z dwóch rąk. Proponuję tak, żeby Ci było wygodniej. Dziesiątka. Dobra, teraz już nie musisz, dobrze? Okej. Okay. Idziemy zobaczyć efekty. Ojej. Uciekł. Ten to zdecydowanie Ci zwiał. Raz, dwa, trzy,
4, 5, 6 w ogóle nie ma w tarczy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, szóstego nie ma, jak powiedziałem. Bo słuchajcie, ja się starałem muszka szczerbinka mierzyć w punkt. Potem w tej ostatniej chyba dźwignąłem trochę wyżej. Czyli generalnie co, ręka mi ucieka? No celowałeś za nisko zdecydowanie. Mhm. A sam koniec postrzelamy z tego, co jak twierdziłem, kupiłem dla żony, chociaż ona pozwolenia nie ma, dlatego go nie może dostać. Czyli z pistoletu Garasi bardzo przyjemnego 22 LR. Amunicja sportowa. Niestety ma trochę tendencję zacięć jeszcze, musi pójść do rusznikarza na ostatnie korekty. Tu strzelamy podobnie jak z CZ-ki, tylko będzie mniejszy odrzut. Samo co wcześniej, ładujemy. Dobra, wszystko. Ciekawe. Tragedii nie ma. 10, 10, 10. No tutaj już na 9, 9, 9, 9 i 3 ósemki. Ale kaliberek bardzo mały, bardzo drobny. Ja go bardzo lubię. Natomiast to nie jest absolutnie do dzików. Bardziej po to, żeby sobie potrenować, pobawić się. Dobra, zaklejam. Tadeusz, jeszcze ty się sprawdzisz. To co? Teraz moja kolej, może będzie lepiej. Może będzie lepiej, kaliberek. Ja tutaj szybciej to zrobię, żeby nie było... A ty do magazynka, do magazynku ile wchodzi? No tutaj wchodzi 10 tych malutkich pocisków, a ja będę troszkę mniej włożył, tak żebyś się tylko sprawdził sobie, czy ci to odpowiada. Jutro jedzie do rusznikarza, w poniedziałek, we wtorek do rusznikarza jedzie, także na taką ostateczną korektę tych wszystkich ustawień. Zrobię autoreklamę. Romek, do ciebie jedzie. Do Romka, do Opola, do Kuziora. Dobra, starczy. Tutaj mamy... Ile mamy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem. I teraz zasada. To samo, proszę pana. Bezpiecznik, teraz raz ci zabezpieczyłem od tej Czyli strony. Czyli bezpiecznik jest, popatrzcie, z tej strony. Tu jest tak. Bezpiecznik, tak? Tak. Tu. Jest teraz zabezpieczony. Do tak. Końca. Czyż do tyłu odciągnąć. Aha, bo to jest tak jak normalnie. No. Tak, teraz tak. Nabój w lufie. I puścić. Tak, jest gotowy do strzału. Bezpiecznik do góry. Mhm, dobra. I teraz jest gotowy do strzału. Gdzie mierzę? 10 jest dla ciebie. O, jeszcze raz. Nie szkodzi. Czasami to jest. Dobra. Troszkę lepiej, Tadziu. Ósemka. Dziewiątka jedna. Zero. Tragicznie nie jest. Jest. Mogło być lepiej. Nie, jest tragicznie. Dalej jest tragicznie. Za przeproszeniem. No bo takim wynikiem to, wiesz, z tej odległości to ani zatrzymasz przestępcy, ani tym bardziej rannego dzika. Także, mój drogi, musimy się właśnie tutaj spotykać, a nie tylko w biurze. Ja się muszę do klubu zapisać. Tak, polecam. No, wiesz, jak na pierwsze strzelanie, to raczej było bardziej oswojenie niż strzelanie w cel, ale no musi być. Ale czekaj, ja podejdę. To powiedz mi z twojego punktu widzenia, jaki ja robię w tej sytuacji błąd, bo stale robię ten sam jakby błąd. To jest... Szczerze? To ci ręce trzęsą. Ja widziałem, jak ci ręce trzęsą się mocno. Wiesz? To jest kwestia oswojenia się z bronią już teraz. Bo ty zobacz, tutaj nie ma jakiejś prawidłowości, bo i do góry strzelasz, i na dół za nisko. Myślę, że po prostu nie skupiasz się, wiesz? Nie masz tej pamięci mięśniowej pracowanej i ta broń ci lata po całej tarczy. A to jest jednak krótka lufa. Ta długość osi celowania jest stosunkowo krótka, żeby to zgrać, to musisz bardzo dobrze sobie patrzeć na muszkę szczerbinkę i mieć stabilny uchwyt. Trening, jeszcze raz trening. Tak. Idziemy dalej.
Dobry wynik. 10, 10, 10, 10. Tu na granicy dziewiątki. Raz, dwa, trzy. Jedna dziewiątka, jedna ósemka. I to jest chyba tyle. To teraz, zgodnie z zapowiedzią, już byliśmy na strzelaniu tak zwanym pistoletowym, ja to tak określę. A w tej chwili mi już powiedz, co przed nami, no bo to jest ciekawe. Słuchajcie, dwie rzeczy, które chciałem wam przedstawić. Pierwsze, co widzicie, to kusza.